Żaba odpoczywała sobie na brzegu strumyka. Podszedł do niej skorpion i powiedział do niej, wiesz co, weź mi pomóż, przenieś mnie na drugą stronę, ja nie umiem pływać. Żaba mówi, ty cwaniaku, wejdziesz mi na plecy i mnie ukujesz. A on mówi, nie, nie, ty wejdź do wody, ja ci się wsunę na ciebie, więc wiadomo, że cię nie ukuję, bo inaczej się utopię. Żaba pomyślała chwilę, mówi, dobra. Weszła do wody, on się wsunął na plecy, wypłynęli na środek, bum, ukują. Ona krzyczy do niego, coś ty zrobił, dlaczego to zrobiłeś? A on powiedział, taka jest moja natura. Jaka jest natura naszej rzeczywistości? Gdzie jest nasza edukacja, a gdzie są realia? Zadam Państwu pytanie następujące. Na 100 planów, które Państwo żeście budowali lub w których żeście uczestniczyli, ile zostało zrealizowanych zgodnie z tym, jak żeście założyli? Słucham. Żaden. Dlaczego tak się dzieje? Z czego to wynika? A przecież nas uczą, że trzeba budować takie plany. Odpowiedź brzmi chaos. Chaos, o którym dzisiaj mówimy, ponieważ dzisiaj go zauważamy. Ale pytanie brzmi, czy chaos był zawsze? Czy dopiero teraz, kiedy nastąpiło przyspieszenie technologii, przepływ informacji? Czy dlatego, że nastąpiła globalizacja? New reality. New normality. Nowa rzeczywistość. To są hasła, które słyszymy od kilku lat. Dlaczego dopiero teraz? Zastanówmy się, dlaczego. Przecież jeżeli nasze plany nie są realizowane, ani jeden nie został zrealizowany i wszyscy to mówią hurę, to z czego to wynika? Odpowiedź jest następująca. 700-800 lat temu, kiedy zbudowano uniwersytety, zrobiono to po to, aby ci, którzy rządzą, czy religia, czy władza, zdobywała przewagę nad plebsem. Trzeba było, aby ta edukacja była jaka? Przede wszystkim skomplikowana, droga, niedostępna. Aby można było kimś rządzić, nie możesz pozwolić mu myśleć. I stąd pochodzi to, co dzisiaj mamy. Ile osób na sali na pytanie, co wyniosłeś z uniwersytetu? Ja nie mówię o szkole muzycznej. Ja nie mówię o technicznych studiach, ale wielu innych. Jak cię to przygotowało do życia? Bardzo często usłyszę jaką odpowiedź? Prawie w ogóle. Dlaczego się tak dzieje? Tak a propos, szybciutko, odwrotnością miłości jest? Głośno. Nienawiść? Ludzie po studiach i opowiadają tego typu głupoty? Odwrotnością miłości jest obojętność. Obojętność. Dlaczego my dorośli ludzie takich rzeczy nie wiemy? No są oczywiste rzeczy, wiadomo. Byk nienawidzi jakiego koloru? Czerwonego, co? Nieprawda. Byk nie widzi kolorów. Gdyby to była niebieska muleta, dokładnie byłoby to samo. Pytanie brzmi, co to jest? Kiedy przyjeżdżają do mnie firmy z całego świata i mam Chińczyków, Hindusów, mam osoby z Japonii, kiedy ja im pokazuję coś takiego, oni patrzą i taki mają wyraz twarzy, że Europejczycy to patrzą, mówię, jakiś przyjechał szurnięty. Oni mówią, przecież to nie istnieje, ale ich kultura trwa od wielu, wielu lat. Co to jest? Wiele osób na sali to zna. Wizja, misja i tak dalej. Proszę Państwa, to jest średniowiecze. Ja pracuję z małymi, dużymi firmami. Dzisiaj tego się nie robi. Ile osób na sali reprezentuje firmy, których to jest plan? Abstrahując od tej wizji, którą jak się przeczyta, to nikt nie jest w stanie powtórzyć, włącznie z prezesem. Chaos był zawsze. My żyjemy w chaosie cały czas, ale my go teraz dopiero zauważamy, ponieważ przyspieszenie jest tak ogromne. Pytanie brzmi, w związku z tym, czy my jesteśmy przygotowani do chaosu? Odpowiedź brzmi, intuicyjnie tak. Natura nas musiała przygotować, byśmy nie przeżyli. I wiecie Państwo, co jest najlepszym przykładem na przygotowanie natury do chaosu? Mianowicie, mężczyzna i kobieta. Otóż w chaosie, tam gdzie następuje przyspieszenie elementów, nagromadzenie elementów, najgorszą rzeczą jaka jest, to jest zacząć łapać wszystko naraz. Przed chwilą żeśmy o tym też słyszeli. Jest to totalny błąd. Co trzeba zrobić? Trzeba znaleźć tak zwane punkty skupienia, a następnie nacisnąć je, a później z tego stworzyć synergię,
ponieważ jeżeli nie skupisz się na kilku konkretnych rzeczach, oczywiście trzeba wiedzieć jakie, przegrasz z rzeczywistością, z bieżączką. I teraz jest pytanie, to dlaczego mężczyzna i kobieta? No, sprawa jest taka. Najważniejsze trzeba jeść. Więc natura stworzyła człowieka w ten sposób, że ten człowiek, który jest mężczyzną i ten, co kobietą, są inni. Facet miał iść na polowanie. W związku z tym on ma tak zwane patrzenie tunelowe. Po co? Facet miał w tym chaosie upolować mamuta albo jakiegoś jelenia, który biegł przez łąkę. Więc on się musi fokusować. I teraz co się dzieje? Wyobrażacie sobie, że facet biegnie z dziną na mierza, biegnie, rozpędza się, jednakże mówi, ale ładne kwiatki. Dlatego facet jest zbudowany bardzo prosto. Kropka, polowanie, masz mamuta, tak, wracaj. Dla faceta dzieli się dzień od 8 rano do 8 wieczorem, 8 wieczorem do 8 rano. Który jest ważniejszy, ta druga część? My to wiemy, panowie. A kobieta? Kobieta jest drugą częścią integralną zarządzania chaosem przez rodzinę. Ponieważ kobieta ma zbudowany mózg w inny sposób, ma o wiele więcej neuronów łączących dwie półkule. I teraz, po co to jest? Kobieta jest bogatsza w empatię. Kobieta ma tak zwane patrzenie peryferyjne. Oczywiście czasami nam to w różnych rzeczach pomaga albo przeszkadza. A dlaczego tak się dzieje? Bo facet, żeby przeżył, musi być chrust, żeby zapalić ognisko, a na nim można tego mamuta upiec. Ale oprócz tego muszą być jeszcze dzieci, bo tak to nie będzie przedłużenia gatunku. Ale oprócz tego trzeba zrobić jeszcze parę innych rzeczy, bo trzeba gdzieś się przespać. Kto to zrobi? Natura tak to ułożyła, że ta kobieta jest w stanie to ogarnąć. Dlatego wiek XXI nazywany jest wiekiem kobiet. Ponieważ chaos i przyspieszenie dzisiaj wymaga tej umiejętności. Niestety, panowie, my się gubimy. My jesteśmy dobrymi chirurgami, my jesteśmy dobrymi kucharzami, bo my potrafimy się skupić. A kobieta? Kobieta wraca do domu i mówi tak, kochanie, wiesz co? No słuchaj, spotkałam dzisiaj tego Pawła. Pamiętasz takie w żółtym swetrze u Karoliny na urodzinach 3 lata temu? No właśnie, a propos swetrów. Słuchaj, byłam w tym centrum zakupowym. Słuchaj, 2 sklepy ze swetrami zamknięte. Tam się wszystko zmienia. Ja tak w ogóle nawet, wiesz co, nie rozumiem jednej rzeczy. Wjechałam na parking, tam się chyba też zmieniło, bo nie mogłam znaleźć wyjazdu. Słuchaj, czy w GPS działa na parkingu? A on tak stoi, tak ja rozpatrzę oczach i mówi, kochanie, ja mam prośbę, poczekaj. I znacie to z tą szufladką, nie? I mówi, ale najpierw powiedz mi, jaki sweter, jaki Paweł 3 lata temu u jakiej Karoliny? Ona wie. I w tym momencie ona mówi, no wiesz co? Ty mnie nie rozumiesz. Oczywiście z tego wynikają pewne śmieszne rzeczy, bo słyszeliście kiedyś, żeby facet do faceta na przykład na weselu powiedział przy stole, idziesz do toalety? Żeby można było powiedzieć, że to ma sens, co ja tutaj robię, wy musicie stąd wyjść z jakąś wiedzą. Opowiadanie kawałów to nie jest temat. Opowiadanie kawałów jest po to, żebyście państwo się dobrze poczuli, żebyście się nie nudzili. Ale naprawdę powinniście mnie rozliczyć z jednej rzeczy. Co stąd wyniesiecie? Żeby można było zarządzić w chaosie, trzeba mieć pierwszą rzecz. Świadomość, że to jest chaos. Druga rzecz. Musimy mieć wiarę w to, że jeżeli my się chaosu boimy, a boimy się, to że są drogi, żeby się nim zająć. Gandhi wsiadał do pociągu i w pewnym momencie wsiadając spadł mu but i wpadł pomiędzy 2 wagony. I w pewnym momencie Gandhi szybko ściągnął drugiego buta i rzucił tego buta też tam. I wsiadł do pociągu, akurat pociąg ruszył, on akurat wiedział, że on za chwileczkę będzie odjeżdżał. A gość, który stał obok, mówi, guru, co ty zrobiłeś, dlaczego ty to zrobiłeś? A on tak popatrzył na niego, mówi, wiesz, no przecież znajdzie to ktoś biedny, to po co, co mu z jednego buta? A mnie też co z jednego buta? Zmienił się paradygmat? Zmieniło się myślenie? Czy nas tego uczą na studiach? Uczyliśmy się daty bitwy pod Wiedniem. Kto nas uczył, jakie wnioski trzeba wyciągnąć? Kto powiedział, jakie są błędy? Uczymy się durnych dat.
ale nie uczymy się czegoś, co jest synektyką. Jak możemy przełożyć z przyrody coś, co może nam się przydać w codzienności? Mamy zaczopowane mózgi. To nie jest żart. My potrafimy myśleć. To jest szafa. Wyobraźmy sobie, że chcemy tę szafę przesunąć i wyobraźmy sobie, że mamy wystarczającą ilość energii, żeby tę szafę przesunąć. I wyobraźmy sobie, że ja, uwaga, jak linearnie myślę. Uwaga, słowo linearne w języku polskim nie istnieje. To jest z języka angielskiego linear, non-linear. Wprowadziłem na rynek polski to słowo, ponieważ liniowość jest w matematyce, żeby oddzielić. Kiedyś paradygmat nie było słowem ogólnie używanym. Stephen Covey wprowadził to jako słowo używane do różnych innych dziedzin. Dlatego nie znajdziecie Państwo tego słowniku i wam w Wordzie będzie podkreślać na czerwono. Jeżeli ja użyję logiki, że mam wystarczająco energii, żebym szafę przesunął, a chcę ją przesunąć i uderzę w szafę i ta szafa się przesunie, to jak się przesunie? Tak jak chcę? Niekoniecznie. Co się może zdarzyć? Złamię rękę. Co jeszcze? Mogę zrobić dziurę w szafie. Nie kontroluję sytuacji. Jak mogę kontrolować? O, w ten sposób. Mogę rozłożyć te punkty, ale teraz jest pytanie. Teraz jest mi łatwiej przesunąć, jeżeli skoordynuję, naraz pchnę. Ale teraz jest pytanie, a w którym miejscu te kropki powinny być? Gdyby teraz przesunąć te kropki w prawo o 10 cm, to co by się zdarzyło? Na przykład tak jak tu. Odpowiedź brzmi nic. Każdy z tych wariantów da mi ten sam efekt. Ponieważ pojawia się to, co w chaosie jest najważniejsze. Działanie w kierunku takim, abyś mógł powiedzieć, to nie ma znaczenia. O której godzinie odjeżdża autobus w Afryce? Jak się ludzie zbiorą? Ale kto czeka po drugiej stronie? No ktoś to czeka, kto mówi, kiedy przyjedzie autobus i jak przyjedzie. Dlatego mam namiot ze sobą. Wszystko jest ustawione w tym kierunku. My się buntujemy, mówimy jak? Przecież to jest nielogiczne. Jak nielogiczne? Przecież Afryka się rozwija i to dynamicznie. Ten las, gdyby nasiona tych drzew spadły o 10-15 cm w bok, jakby wyglądał? Dokładnie tak samo, to nie ma znaczenia. Zrozumieć skuteczność w nielinearności. Proszę Państwa, ten symbol nas straszy, ale od dzisiaj mam nadzieję, że Państwo pójdziecie w tango z rzeczywistością, zdając sobie z tego sprawę, że to nie ma strachu, to jest po prostu to, jak jest. Wyobrażacie sobie gościa, który jest kapitanem statku, pływa między Chile i Argentyną dookoła przylądka Horn, gdzie jest non-stop sztorm. I on w 135 dniu pływania wychodzi na pokład, mówi, kurde, niech szlak trafi, znowu sztorm. Myśmy powiedzieli, idiota. Proszę Państwa, najważniejsze zaakceptować to, że my żyjemy w chaosie. I przestać się denerwować, bo to nie ma sensu. A następnie zadać sobie pytanie. Jeżeli tato z dzieckiem się spotka i buduje domek. I wyobraźcie sobie, budujemy domek. Jeden klocek, drugi klocek, trzeci klocek, czwarty klocek, piąty klocek i tak dalej. Jak wysoko domek będzie zbudowany? Prawda jest taka, że na wysokości 30, 40, 50 cm dom się będzie przewracał. No, oczywiście to nie jest tak do końca, on się nie przywróci. Po 10 minutach dziecko chodzi po suficie, albo jest już w innym miejscu, się bawi, albo wyszło z domu, czego tatuś nie wie, ale on patrzy na budynek, mówi, kurde, aleśmy odrypali robotę, patrz, jaki solidny domek. Dla nas ta prosta, jak tu jest punkt A, tam jest B, to najszybsza droga jest od A do B. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego w życiu. To jest najdłuższa droga, a właściwie nierealna. Nie ma liniowości, linearności. Powiedzcie mi, który jest bardziej stabilny, ten budynek czy ten po prawej? Wektory, które uderzają w chaosie, tamtym zachwieją. Oczywiście może przyjść coś, co przewróci, ale gdzie jest szansa na to większa, że się przewróci? Dlatego my musimy uczyć się pokory i cierpliwości. Ta droga jest krótsza, bo ona daje efekty. Na rynku, proszę Państwa, macie piątą generację sprzedaży. Żyjemy w kraju najbardziej atrakcyjnym w Europie, tak? Najszybciej, najdynamiczniej się rozwijający. Europa Zachodnia jest daleko do tyłu w dziedzinach zarządzania sprzedaży. Nasi sąsiedzi przeżywają tragedię w tym momencie ekonomiczną. Ci z Zachodu, my żyjemy cały czas w paradygmacie, że tam jest lepiej. Zderzcie się Państwo z realiami. Wreszcie po tylu latach mamy okazję pójść do przodu. To jest fascynujące. Ja tu jestem od 11 lat w Polsce. Ja to uwielbiam, ja to kocham. Co, nie widzę problemu? Ale siedzicie na sali, chcecie się zmieniać.
Idź do Hansa, powiedz mu, żeby się zmienił. Co ty, ja 100 lat jestem w biznesie, ja wiem dobrze, co jest. Mózg ludzki. Dlaczego on jest tak ważny? Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli my, proszę Państwa, nie będziemy wiedzieć, jak się komunikować, to nasze plany myślenia o nielinearności nie zostaną zrealizowane. Dlaczego? Dlatego, że my się rozbijemy na komunikacji, na operacyjności. Mózg limbiczny, mózg gadzi. To są dwa mózgi, których my, proszę Państwa, nie kontrolujemy. One same żyją własnym życiem. One reagują pierwsze. Jeżeli one się włączają, to co się dzieje? Mózg współczesny jest wyłączony. A tym mózgiem myślimy. I teraz ktoś wpada, to mówi, co, TEDx, przecież to dziadostwo, co oni, nie łuki, a ten facet tu to jakiś pajac. Jak na niego zareagujemy? Od razu powiemy, panie, jak się pan zachowuje? A ja nie. Ja do niego podejdę i powiem, zastosuję tak zwany mechanizm akceptacji, podejdę, proszę pana, na pewno ma pan jakiś powód, żeby tak się zachowywać. No z czegoś to wynika, chociaż mi to boli, niech pan powie, ten powód musi być bardzo ważny. Co się z gościem stanie? Ja się komunikuję z jego mózgiem gadzim limbicznym, a nie argumentuję. Ja jestem zawodowym negocjatorem. Pierwsze trzy prawa w negocjacjach. Nie atakuj, nie broń się, nigdy nie argumentuj. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się tego, niech wpisze sobie w YouTube Krzysztof Starnecki. Macie 100 filmów bezpłatnych, bez żadnego haka, gdzie możecie rozwijać wiedzę na ten temat. Proszę Państwa, mózg automatyczny wymaga tego, aby poznać mechanizm akceptacji. Tam go właśnie znajdziecie. I teraz, jeżeli ja idę do kogoś i chcę, żeby ktoś coś kupił. Zatrzymuje mnie policjant. I co robi? Mówi, proszę pana, pan jechał za szybko. A ja mówię, zdaję sobie z tego sprawę. 85 na 50, niech pan popatrzy na suszarkę. A ja do policjanta mówię, proszę pana, ja nie muszę patrzeć na suszarkę. Jak pan tak mówi, to znaczy tak jest, ja panu ufam. Słyszeliście, żeby ktoś powiedział do policjanta, ja ufam? Uwaga, nie sprzedawaj. Ja nie sprzedawałem mu idei, że nie dał mi mandatu. Ja spowodowałem, że on teraz chce już kupić tą ideę. Teraz muszę tylko do niego powiedzieć, proszę pana, dlatego nawet jeżeli ja miałem bardzo ważny powód, żeby się spieszyć, to i tak jechałem za szybko. O co spyta? O ten powód. A później co zrobi? Niech pan jedzie. Proszę państwa, tak było ostatnio na Zwierzynieckiej w Warszawie. Proszę państwa, linearność, nielinearność, to jest self-explanatory, czyli samowyjaśniający się rysunek na dole. Ja tak zrobiłem z policjantem. I teraz uwaga. Spokojnie przedszkole, spokojnie szkoła, spokojnie, wszystko spokojnie. A po studiach taki wygląd. Mam nadzieję, że teraz będzie Państwu łatwiej. Mały chłopczyk szedł plażą, nagle zobaczył tysiące żyjątek, które zostały wyrzucone na plażę. Zaczął wrzucać je do środka. Przychodzi facet, linearny, i mówi, ty, po co to robisz? Przecież to zupełnie nie ma sensu. Ty nie zmienisz nic. A on mówi, jak? Dla tych żyjątek zmienię. Dlatego życzę Państwu, abyście Państwo weszli do wody. I pamiętajcie, świeca, od której zapalana jest następna, niczego nie traci. Dlatego weźcie do wody także innych ze sobą. A ci, którzy będą psioczyć, pozwólcie im żyć. Ale sami róbcie to, co chcecie. Dziękuję serdecznie.